11 grudnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Do Zakopanego bądź Poznania można już wyruszyć z bełchatowskiego węzła przesiadkowego. To nowa opcja dla osób, które preferują właśnie w ten sposób przemieszczać się po Polsce. Od niedzieli 10 grudnia można pojechać bezpośrednio z Bełchatowa do Zakopanego bądź Poznania. Kolejny duży przewoźnik wpisał bełchatowski węzeł przesiadkowy do siatki swoich przystanków. Szanowni Państwo, przede wszystkim to właśnie pokazanie to, że Bełchatów na tej mapie komunikacyjnej jest ważnym punktem, do którego można zajechać i z niego w różne kierunki Polski ruszyć. To, że dzisiaj mamy dworzec naprawdę wysokiej klasy i o dobrym komforcie, który dzisiaj już też funkcjonuje w ramach usług gastronomicznych. I właśnie przewoźnicy, których niejednokrotnie zgłaszamy się z ofertą naszego miasta, jak również z rozmowami, tak aby tą siatkę połączeń uwzględniała Bełchatów, właśnie się to udało. Dzisiaj możemy już bezpośrednio jeździć do Zakopanego, za chwilkę będziemy mogli jeździć jeszcze dalej na południe naszej Europy, czyli do Pragi, prosto z Bełchatowa. Tych połączeń będzie coraz więcej. Gorąco zachęcamy mieszkańców do korzystania, bo punkt tego, aby on pozostał, jest o tyle ważny, że jeśli mieszkańcy będą z niego korzystać i będzie możliwość tutaj zapotrzebowania i będzie taka potrzeba, to ci przewoźnicy będą z tych miejsc korzystać. Jeśli nie będzie takiej potrzeby, to po prostu z tej siatki zostaniemy wykreśleni. Dlatego gorąco zachęcam wszystkich, którzy chcą korzystać z tych połączeń, o obserwowanie na naszej stronie, na stronie przewoźników tych połączeń i obyśmy jak najdłużej funkcjonowali w ramach tej siatki połączeń i obyśmy mogli w tym momencie zaoferować kolejne przewozy, które na pewno będą dla naszych mieszkańców atrakcją i możliwością poruszania się z samego Bełchatowa właśnie nawet i po Europie. Warto przypomnieć, że od kilku lat na bełchatowskim węźle przesiadkowym zatrzymują się autobusy innego dużego przewoźnika, które kursują do kilkudziesięciu miast Europy Zachodniej. Tutaj są pewne warunki właśnie to, co mówiliśmy, wjazdu, wyjazdu z miasta. Dzisiaj w momencie, kiedy jest obwodnica północna i pojawi się obwodnica wschodnia, ten wjazd bezpośredni na ten z obwodnicy północnej będzie szybki i możliwy dalszy kierunek jazdy. Dzisiaj ci przewoźnicy walczą przede wszystkim o czas przewozu pasażera i te oferty, które poszczególne miasta przedkładają, jeśli są zbyt duże dojazdy do centrów miast, zbyt duża obsługa wewnątrz tych miast, to nie staje się atrakcyjnym dla tego przewoźnika. Cieszę się, że Bełchatów tutaj w tym centralnym miejscu staje się tym atrakcyjnym punktem, do którego będzie można przyjechać, z tego miejsca wyruszyć właśnie w Polskę, właśnie w Europę. Autobusy jadące do Zakopanego zatrzymywać się będą po drodze w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Rabce-Zdroju i Nowym Targu, natomiast te jadące do Poznania, w Łodzi i w Koninie. To już ostatni moment na to, by zgłosić swojego kandydata na dobrodzieja i wolontariusza roku. W ten sposób miasto chce uhonorować osoby oraz firmy i instytucje, które prowadzą w naszym mieście działalność dobroczynną i społeczną. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 grudnia. To nabór wniosków do konkursu na wolontariusza i dobrodzieja roku. Polecam, żeby wejść na stronę Urzędu Miasta Bełchatowa, doczytać tam można wszystkie szczegóły, ale najważniejsze w tym konkursie jest to, że dotyczy on osób, które bezinteresownie pomagają bliźniemu, pomagają innym osobom, co jest godne uhonorowania. Konkurs tego typu promuje postawy wolontariackie, promuje te postawy, które mówią, że należy pomagać bliźniemu, że najlepsza wspólnota to taka wspólnota, w której jeden widzi drugiego, jeżeli jest taka możliwość, to najzwyczajniej się jemu pomaga. Jest w Bełchatowie wiele osób, które bezinteresownie pomagają innym, pokazały i pokazują to wcześniejsze edycje konkursu i tak naprawdę codzienne życie naszego miasta. Mamy różnego rodzaju kluby i koła wolontariackie, które działają między innymi przy bełchatowskich szkołach. Stąd w pewnym momencie pojawiła się ta nowa podkategoria wolontariusza do 18 roku życia. Proszę zwrócić uwagę chociażby na tegoroczny budżet obywatelski. Tam również prym wiódł jeden z miękkich projektów mówiący o pomocy wolontariackiej i rozwoju samej myśli wolontariackiej, a więc bez wątpienia jest to niezwykle ważne w życiu każdej społeczności, aby doceniać te osoby, które pomagają innym.
Ponad 1000 wyświetleń w nieco ponad tydzień. Muzyczną, świąteczną kartkę w świat internetu wysłał Sebastian Klocek, uczeń szkoły podstawowej numer 12 w Bełchatowie. Wyśpiewał w niej wszystko, co powinno być najistotniejsze w święta. Ciepło rąk, zapach świąt, miłość wokół przenosi nas w piękniejszy świat. Sebastian Klocek jest uczniem szkoły podstawowej numer 12 w Bełchatowie. Jego pasją jest śpiewanie. Od małego śpiewam. Mama mnie w ogóle wyciągnęła z tego, nauczyła mnie, zapisała na zajęcia. Śpiewam w przedszkolu, w chórze. Zostałam też zapisany na zajęcia dodatkowe, prywatne. Pojawiła się najpierw jedna piosenka, potem druga i teraz jest ta trzecia. Jak społeczność szkolna reaguje na to, że prezentujesz utwór kolejny, prezentujesz siebie, jak społeczność szkolna, jaki odzew? Bardzo pozytywnie, wszyscy się ze mną witają, kolegują, piątki zbijają, pytają kiedy następna piosenka, kiedy płyta i jest ogólnie dobrze, fajnie. A powiedz mi, a jak wygląda ten proces twórczy u ciebie? Jak pracujecie nad kolejną piosenką, to jak to wygląda? Mama pisze teksty, wymyśla muzykę, mama nuci to i ja się w międzyczasie jeszcze uczę tego tekstu, dzięki temu, że to mama śpiewa. Jedziemy do studia i w jakimś tam krótkim czasie po nagraniu w studiu nagrywamy teledysk i jest wypuszczana piosenka. Jaka tematyka teraz? Teraz tematyka świąteczna, jak rok temu, to jest tematyka, żeby spędzać święta razem, żeby nie pędzić i żeby spędzać czas z bliskimi. Nad świąteczną piosenką Sebastian pracował razem z mamą. Całe życie nuciłam. W samochodzie, na spacerze, w nocy wielokrotnie rano budziłam się z jakąś melodią. I przyszedł taki moment, że Sebastianowi zaczął się bardzo zmieniać głos. Wiadomo, chłopiec dorasta i wybierałam piosenki na różne uroczystości czy konkursy wokalne. I ta za niska, ta za wysoka, ta za długa, ta za krótka, za szybka. I tak jakoś nie trafiały do mnie. I stwierdziłam, że dobrym pomysłem będzie coś stworzenie swojego, bo nawet jeżeli będzie za niska, za wysoka, za wolna, za szybka, to będzie to nasze i Sebastianowi będzie się ją przyjemnie śpiewało. I to tak naprawdę stąd wziął się ten pomysł, który teraz również przerzuciłam na Maję, bo właśnie jest w trakcie nauki swojej pastorałki, piosenki bardziej świątecznej, ale takiej pastorałkowej. Czyli to są tak naprawdę utwory szyte na miarę. Tak, dla dzieciaczków. Sebka są takie, tak jak on lubi, są spokojne, z przesłaniem, wartościowe, mówią nam o tym, co w święta jest ważne. Natomiast Mai są to piosenki takie skoczne, radosne, dziecięce, typowo dziecięce. Teraz tematyka świąteczna, jesteśmy na początku grudnia. Warto właśnie trochę się zatrzymać, przekazać kilka takich wartościowych myśli i u ciebie w tej piosence, u was w tej piosence, to jest zawarte. Tak, ten czas zatrzymaj się, zwolnij, przestań ciągle biec. Skup się na tym, co jest dla ciebie ważne, a ważna jest rodzina, bo wszystko się dookoła zmienia, ale rodzina zostaje. Cokolwiek nie zrobisz, to ona jest i będzie zawsze. Świąteczna piosenka inspiruje i podbija serca internautów. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy młodego artysty. Oficjalnie sezon na basenie zainaugurowany. Powiatowe Centrum Sportu po 4 miesiącach remontu zaprosiło Bełchatowian na krytą pływalnię. Warto dodać, że przez cały grudzień można wziąć udział w ankiecie dotyczącej godzin otwarcia basenu od stycznia 2024 roku. Ciepło, komfortowo i bezpiecznie. Pływalnia kryta na obiekcie Powiatowego Centrum Sportu jest już dostępna dla mieszkańców.
Zgodnie z planem otworzyliśmy basen o godzinie 16:30. Pierwsi klienci weszli do wody. Mamy kilku pływających i tak co 45 minut jesteśmy w fazie testowania optymalnych warunków klimatycznych na hali basenu. Przyznajemy, że nie ma przeciągów, nie ma nagłych, skokowych zmian temperatur między pomieszczeniami i to jest dla nas nowość i myślę, że parę dni zajmie, zanim zaczniemy, znajdziemy taką najbardziej optymalną i komfortową temperaturę i te ustawienia poszczególnych central wentylacyjnych będą już takie końcowe. Rozwija się rekreacja typowo basenowa, co mnie bardzo cieszy, szczególnie weekendy, w czasie wolnym całe rodziny przychodzą na basen. Tutaj ten komfort termiczny jest istotny. Bardzo istotny jest komfort termiczny przy początkowej nauce pływania dla małych dzieci, przy zajęciach rehabilitacyjnych dla osób starszych, gdzie no, sama pozycja w wodzie wymusza mniejszą aktywność. Natomiast pływacy będą mieli zoptymalizowaną pod siebie temperaturę wody, więc wszyscy będą zadowoleni. Prowadzicie też ankietę. Powiedz mi proszę, na czym Wam zależy, jakie głosy mieszkańców są ważne? Ankieta ma przede wszystkim pokazać, jakie jest zapotrzebowanie na kolejne wejścia indywidualne na basen. I tutaj, poruszając się przecież w ograniczonych ramach czasowych, chcemy dodatkowo wydłużyć pracę basenu. Są trzy wersje. Wcześniej rano, od godziny 6:15, pierwsze wejście, ewentualnie wydłużyć wieczorem do godziny 22:30 pływanie, ewentualnie raz w tygodniu, w piątki, zrobić maraton pływacki do północy. Otworzyliście oprócz dzisiaj tej, oprócz basenu, także tą salkę fitness, tak? Także można popływać i trochę poćwiczyć. Modernizacji podlegał system całego budynku, a tutaj znajduje się oprócz basenu sala fitness, siłownia oraz sala gimnastyczna. Te wszystkie obiekty w tym momencie już rozpoczęły pracę na pełnych obrotach i serdecznie zapraszam do korzystania. Pływalnia kryta jest czynna zgodnie z harmonogramem korzystania grup zorganizowanych. Harmonogram wolnych wejść jest na bieżąco aktualizowany. PCS prosi o częste sprawdzanie dostępności. Od stycznia rodzice i opiekunowie, którzy otrzymują świadczenie wychowawcze, mogą spodziewać się na swoich kontach bankowych wyższych niż zwykle przelewów. A to dlatego, że świadczenie wychowawcze wypłacane dotychczas w kwocie 500 zł zostanie podwyższone do 800 zł. I co ważne, w tej sprawie nie trzeba składać żadnego wniosku. 2 stycznia ZUS zrealizuje pierwsze wypłaty z podwyższoną kwotą świadczenia. Do rodziców trafi 547 milionów złotych, co obejmie 684 tysiące dzieci. Kolejny termin wypłat to 4 i 7 stycznia i w tych dniach ZUS przekaże rodzicom łącznie 1 600 milionów złotych. Informacje o podwyższeniu wysokości świadczenia uprawnieni do niego rodzice znajdą na platformie usług elektronicznych PUE ZUS. Taka informacja zostanie im przekazana po nowym roku. Podwyżkę świadczenia otrzymają te osoby, które według stanu na 1 stycznia 2024 roku mają prawo do wsparcia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca bieżącego roku do końca maja 2024 roku. Zgodnie z przepisami ZUS na wypłatę wyrównania od 1 stycznia 2024 roku ma czas do końca lutego, czyli do 29 lutego 2024 roku. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.